Otwieram obrady 13. sesji Rady Miejskiej w Sztumie, zwołanej na wniosek burmistrza. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza, panie burmistrz, pracowników urzędu oraz wszystkich radnych. Stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad, gdyż na 15 radnych obecnych w tej chwili 12, a jeszcze wartek dalej dojdzie 13. Tak, radni wraz z zawiadomieniem i projektami uchwał otrzymali porządek dzisiejszej sesji i bardzo proszę od razu o wpisanie autopoprawki. Już mamy 14. Jakie to jest? Autopoprawki. W punkcie trzecim proszę wpisać przedłożenie projektu budżetu na 2012 rok oraz punkt czwarty. Przedstawienie opinii prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dotyczącego wykonywania kar ograniczenia wolności. I w związku z tym pozostałe punkty zmienią odpowiednią kolejność. Czy pan burmistrz jeszcze zgłasza jakieś uwagi do porządku? Zgłasza. W takim razie przystępujemy do realizacji projektu dziś porządku dzisiejszych obrad. W okresie międzysesyjnym solenizantami byli pan Tadeusz Wądrowiecki, pan Sławomir Klimski. W imieniu całej Rady obecnych do wszystkich składamy solenizantom najserdeczniejsze najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, owocnej pracy na rzecz samorządu terytorialnego i dużo, dużo zdrowia. I poproszę jeszcze o pomoc. Przepraszam, ale dzisiaj nie możemy kawałek iść na was. Przepraszam. Tadeusz, wszystkiego najlepszego. Przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie trzeciego. Poproszę pana burmistrza Leszka Tabora o przedłożenie projektu budżetu na 2012 rok. Jak państwo pamiętacie, burmistrz ma taki obowiązek złożenia projektu budżetu do 15 listopada. Miało być to przesłane pocztą, ponieważ jest sesja, wobec tego dzisiaj pan burmistrz wręczy. Tak, tak. Pozwolę sobie wręczyć zgodnie z ustawą, taki obowiązek mam. No jest to budżet, proszę państwa, sami ocenicie, bo będzie się przedmiotem dyskusji. Na pewno jest to projekt budżetu bezpieczny dla gminy. Jaki on przybierze kształt, to też zależy od dyskusji w komisjach. Natomiast jak on faktycznie będzie wyglądać, jak będzie realizowany, to w dużym stopniu też będzie zależeć od tego, co się będzie działo z finansami publicznymi w skali państwa. A co się może dziać? To na dzień dzisiejszy rząd jeszcze nie wie, bo ma trzy warianty przygotowane. Ja mam jeden wariant przygotowany. Natomiast no, zobaczymy, czy ten wariant, który ostatecznie przyjmiemy, nie będzie musiał być modyfikowany i oby nie był modyfikowany, bo jeżeli będą zmiany, to tylko na gorsze. To tylko na gorsze. Także życzę sobie, żeby nie było zmian czynników zewnętrznych, które wpływają na kształt tego budżetu. Pozwolę sobie to wręczyć. Wynikających z procedury uchwalania budżetu. Projekt budżetu będzie przedmiotem posiedzenia resortowej Komisji Rady Miejskiej i zgodnie z procedurą uchwalania budżetu komisje swoje posiedzenia powinny odbyć do 1 grudnia. Po czym Komisja Finansów opiniuje budżet w terminie do 7 grudnia, biorąc pod uwagę opinię o budżecie pozostałych Komisji Rady. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym opiniowany jest projekt budżetu, uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy z głosem doradczym. W
terminie do 8 grudnia Komisja Finansów przekazuje burmistrzowi opinię dotyczącą projektu budżetu uwzględniającą opinię pozostałych komisji Rady Miejskiej. Burmistrz w ciągu 14 dni wnosi poprawki do budżetu i przekłada w terminie do 22 grudnia poprawiony budżet wraz z materiałami na sesję przewodniczącego Rady Miejskiej. Tak to wygląda zgodnie z procedurą. Oczywiście nie czekamy do, zawsze do ostatniego dnia, żeby jednak małym wyprzedzeniem to zrobić. Także do końca roku ten budżet powinien być uchwalony. W wyjątkowych przypadkach, a w tym roku takich wyjątkowych nie ma. Może nie do końca marca, wyborów teraz nie ma, także nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby do końca grudnia był budżet uchwalony. Przechodzimy zatem do punktu 4. Poproszę pana Mirka Kłopotowskiego, kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, o przedstawienie opinii prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dotyczącej wykonywania kar ograniczenia wolności. Proszę bardzo. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości, burmistrz jest zobowiązany do złożenia informacji do prezesa Sądu Rejonowego, podając, typując zakłady, w których wykonywana jest ta kara ograniczenia wolności oraz w terminie 30 dni od otrzymania opinii prezesa sądu, przedstawienia jej Radzie Gminy. Myśmy tam wskierowali to takie pismo prezesa sądu, jest to opinia. Czy radni mają, ja przeczytam może. Stosownie do treści paragrafu 2 ustęp 1 i 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości uprzejmie przesyłam opinię dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kwidzynie w zakresie wykonywania pracy przeskazanych w 2012 roku. Analiza danych statystycznych za 2011 rok pozwala stwierdzić, że do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji spółka są w sumie, bo to przedsiębiorstwo zostało przez burmistrza wyznaczone, czy wskazane, gdzie wykonywane są te kary. Przesłano 20 prawomocnych orzeczeń sądu, w których orzeczono karę ograniczenia wolności lub określono pracę społecznie użyteczną w zamian za nieściągalną grzywnę. W każdym miesiącu do pracy przystąpiło średnio 5 osób. Zgodnie z przepisem artykułu 35 paragraf 1 kodeksu karnego obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w miesiącu nie może przekraczać 400 godzin. Można przyjąć, że każdy skazany przeciętnie wykonał średnio nie więcej niż 30 godzin pracy. Zatem łącznie skazani wykonali 150 godzin miesięcznie. Na tej podstawie przewiduje się, że w 2012 roku pracę społeczną w ramach kar ograniczenia wolności będzie miesięcznie wykonywać około 10 osób, które wykonają łącznie 300 godzin pracy. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz wskazane dane, uprzejmie proszę o umożliwienie wszystkim skazanym wykonywania kary pracy społecznej użytecznej oraz zapewnienia im odpowiednich warunków pracy zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia. Jednocześnie proszę o wnikliwe przeanalizowanie możliwości lokalnych i wyznaczenie zakładów, w których wykonywana byłaby kara ograniczenia wolności oraz przesłanie listy tych zakładów tutejszemu sądowi. To jest taka ocena czy opinia prezesa sądu. I zgodnie z przepisem mamy to przedstawić Radzie Gminy. Dziękuję bardzo za tę informację i przechodzimy teraz do punktu 5, a mianowicie do podjęcia uchwał. I jako pierwsza uchwała poproszę pana Mieczysława Kłopotowskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do określenia stref wskazań. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przekazanie z budżetu miasta i gminy Sztum na 2011 rok środków finansowych w wysokości 20 tysięcy złotych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej i Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przeznaczenie na pokrycie części wydatków związanych z zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym do określenia stref wskazań. Paragraf 2. Wydatek związany z udzieleniem pomocy, o której mowa w paragrafie 1, zostanie pokryty z dochodów gminy, to jest podatku od nieruchomości. Warunki przekazania środków finansowych w okresie porozumienia zawarte pomiędzy burmistrzem miasta i gminy i komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej Gdańska. Traci moc uchwała 1066 z 30 sierpnia w sprawie przekazania środków finansowych Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej. Inaczej mówiąc, w sierpniu podjęliście Państwo uchwałę na udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Wojewódzkiej w Sztumie na zakup ciężkiego samochodu terenowego dla potrzeb tejże komendy. Wpłynęło pismo komendanta wojewódzkiego policji, przepraszam, Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, że zakup tego ciężkiego samochodu zostanie sfinansowany czy pokryte koszty zakupu ze środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast jeszcze jest możliwość, aby nasza komenda w Sztumie otrzymała ten lekki samochód, o którym jest w projekcie uchwały. A brakuje około 20 tysięcy złotych. W związku z tym komendant wojewódzki w piśmie, który skierował tutaj do gminy, stwierdza, że przyznanie dofinansowania we wnioskowanej wysokości pozwoli na realizację w bieżącym roku zakupu 2 sztuk nowych samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarniczej. Także jest taka możliwość, że komenda dostanie 2 samochody. Dlatego poprzednie porozumienie zostało już rozwiązane, rozwiązane. I jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę tę, którą przedstawiłem, to zostanie zawarte nowe porozumienie na ten samochód. Dziękuję bardzo. Czyli te same środki, bo tam nie zostały przekazane, a teraz tylko na inny cel, inna nazwa środka za słowo. Czy są jakieś pytania, uwagi odnośnie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie poddaję po głosowanie. Kto za przyjęcie uchwały, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Poproszę teraz panią Danutę Jatrowską, skarbnika miasta i gminy, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie sztuk na lata 2011-2020. Paragraf pierwszy. Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr 12/97/11 dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2011-2020 wprowadza się następujące zmiany. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sztum na lata 2011-2020 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. W załączniku nr 1 wykaz przedsięwzięć do WPF do wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2011-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Sztum na lata 2011-2020. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się na Sztumie Miasta i Gminy Sztum. Paragraf 3. Uchwała przewidzi w niepowiedziach i w ogóle za ogłoszenie w informacji publicznej. Projekt uchwały przedstawiono na Komisji Finansów i opiniowano pozytywnie. Istotne zmiany. Te istotne zmiany dotyczą tego, dotyczą również zmian w budżecie, dlatego wieloletnia prognoza finansowa, wszystkie przedsięwzięcia, które są ponad rok, więc już dwuletnie, zadania inwestycyjne bądź programy, które realizuje gmina, muszą być ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, w załączniku przedsięwzięcia. W związku z tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie, tak zwany Komend, już otrzymaliśmy takie środki. Dostaliśmy dofinansowanie. W tym roku przekazano kwotę 66 669 zł na realizację tego programu. Całkowita wartość tego programu, który będzie realizowany w latach 2011-2012 to 83 337 zł. Jest to 100% finansowanie tego programu. Dofinansowanie polega na tym, że fundacja przekazuje 80% na to zadanie, pozostałe 20% finansuje gmina po rozliczeniu projektu, otrzymuje pozostałe 20%. W związku z tym, że to tak jak wspomniałam, są to lata 2011-2012, w załączniku przedsięwzięcia to zadanie się znalazło, w związku z tym ulega zmiany wieloletnia prognoza finansowa. Również zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne. Na 2011 rok odwodnienie zjazdu w Spokojnej ulicy Kochanowskiego. Większość wartość tego zadania w związku z
tym, że roboty realizowane w latach 2007-2011 zwiększa się jego wartość o 4759 zł. Będzie to również zmiana w budżecie rezerwy pana burmistrza, zostały większe środki na ten cel. Również prowadza się do wieloletniej prognozy, do przedsięwzięć, zadanie modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Jagiellonii w Szumie. Realizowany jest, tak jak wspomniałam, w latach 2011-2012. Wartość tego zadania 41 tysięcy złotych. 11 tysięcy złotych jest zaplanowane w budżecie tego roku na dokumentację. Natomiast 30 tysięcy złotych w 2012 roku planuje się na wykonanie tej drogi dojazdowej. Jest to ta droga do tak zwanego parkingu zielonego, który Dekpol wykonał tam naprzeciwko zamku, coś w tym miejscu. I to są te istotne zmiany. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie w budżecie, zwiększenie dochodów o 66 669 zł, a zmniejszenie wydatków o 69 601 zł spowoduje, że zmniejszy się deficyt budżetu gminy o kwotę 136 270 zł, co odzwierciedla się w wieloletniej prognozie finansowej. Zmniejszenie tych wydatków, natomiast skutkuje zwiększenie w przyszłym roku i automatycznie wszystkie elementy, które są w wieloletniej prognozie finansowej się zmieniają, ale to są takie najważniejsze zmiany, które dotyczą zarówno wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. Pytanie moje odnośnie tej budowy drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Jagiellonii. Czy likwiduje to problem zalewania posesji pana Kwiatkowskiego, który skarżył się tam na po prostu zalewanie przez wodę wodową z jezdni w kraju na jego posesji? Tak. To też ma na celu ta inwestycja zalewania? Ze względu na to, w tej przebudowie zostały włączone dwie kraty i spadek, wyprofilowanie drogi w przeciwną stronę, aniżeli jest budynek. I nie zostanie właśnie, nie będzie zalewania w budynku, ani tych dwóch w parterze tam są, w suterenie tam są dwa pomieszczenia, gdzie są wędkarze i łowcy, myśliwi. Przestanie być zalewane, wyprofilowanie będzie w przeciwną stronę i dwie kraty odwodniające z podłączeniem do separatorów. Dziękuję bardzo. Czy są inne pytania? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Poproszę teraz również panią Danutę Piotrowską o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie, która się wiąże z tą prognozą wieloletnią. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, paragraf 1. W budżecie gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 66 669 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 66 669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 50 773 164 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 69 601 zł, w tym zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 74 360 zł, zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 4959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 57 240 130 zł. Dokonuje się przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 różne rozliczenia rozdział 758-18 rezerwy ogólne i celowe z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań w kwotę 4759 zł do działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 995 pozostała działalność na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne odwodnienie wyjazdu z ulicy Spokojnej w ulicy Kochanowskiego. W dziale 801 oświata i wychowanie rozdział 801-01 szkoły podstawowej kwotę 600 zł w wydatkach bieżących. Z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 561 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 4. W załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr 12/98/2011 w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok pod nazwą Plan Wydatków Majątkowych na rok 2011 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmienia się przeznaczenie dotacji dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego z wyposażeniem na zakup lekkiego samochodu ratunkowego na pędzle terenowym do określenia stref skarży. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20 tysięcy złotych. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska nad zadami odwodnienie zjazdu z ulicy Spokojnej w ulicę Kochanowskiego zwiększa się wartość zadania i wydatki planowane na 2011 rok o kwotę 4759 zł zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Dokonuje się zmniejszenia wyniku źródeł finansowania deficytu o kwotę 136 270 zł w załączniku numer 5 do uchwały Rady Miejskiej numer 12 łamane przez 98 łamane 2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Finansowanie deficytu budżetowego 2011 roku zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki od numer 1 do 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały przedstawiony na komisji dnia komisji zaopiniowano w komisji. Zasadnie jest identyczne jak do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Nie widzę. W takim razie projekt uchwały podaję pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I poproszę teraz panią przewodniczącą o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie prawa miasta. Projekt uchwały miejsca w Sztumie w sprawie wydarzenia zgody na używanie terenu miasta Sztumie. Po przywołaniu ustawy prawnej Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na użycie i umieszczenie terenu miasta Sztum przez wojskową administrację zgłosza numer 1 w kartuszu karbowym Politronu na odnowionej elewacji budynku pożarowego numer 1 w Małgorzu przy ulicy 17 marca 20 zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 26 października 2011 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w zakresie burmistrzowi miasta gminy Sztum. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. W dniu 26 października 2011 roku do Urzędu Miasta gminy Sztum wpłynął wniosek z wojskowej administracji kosza nr 1 w Małgorzku o wyrażenie zgody na umieszczenie w kartuszu herbowym Polichromii z wizerunkiem herbu miasta Sztum w związku z odnowieniem elewacji budynku koszarowego nr 1 w Malbochu przy ulicy 17 marca 20. Na elewacji budynku koszarowego będą także umieszczone inne polichromie przedstawiające terenie miast województwa pomorskiego, m.in. Starogardu Gdańskiego, Puszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Gdańskiego, Cieszkonia, Nowego Stawu. Miasta te wraz z miastem Sztum w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych na terytorium Rzeczypospolitej znajdują się na terenie powiatów zabezpieczanych od 1 stycznia 2013 roku przez 22 bazę lotnictwa taktycznego jako wojskowy oddział gospodarczy. Wykonane herby w kartuszach nawiązą do przekazu historycznego małborskich koszar oraz podkreślą mieć wojska z terenu województwa pomorskiego. Herb gminy jako zawodowy prawny podlega ochronie prawnej. Zgodnie z podjętą uchwałą o zasadach używania herbu i flagi do kompetencji Rady Miejskiej należy wyrażenie zgody na użycie herbu przez wnioskodawcę. Projekt uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. W każdym razie projekt uchwały podaje pod głosowanie. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu 5. Zakończenia obrad. Termin następnej sesji, mam nadzieję, że to uda nam się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, bo po świętach, w ostatnich dniach grudnia i tak musi być zawsze sesja, potem są porządkowanie budżetu, prawda, taka czyszcząca. I dobrze by było, gdyby nam się tę uchwałę, tą sesję dotyczącą uchwały, żeby jeszcze przed świętami udało się. No zobaczymy, jak to w trakcie będzie wyglądać. I również proszę, albo zaraz po świętach. Jak będzie ta sesja, będzie koniec. Tak, no zobaczymy. Może będzie tylko jedna, tak? No zobaczymy, jak to się uda. I proszę Państwa, bym prosił również komisję, jak się
Komisji Rolnictwa i Spraw Społecznych o uwzględnienie skargi pani Wołowiec, prawda? Tam mam opinię prawną w tej sprawie, żeby to na komisji rozpatrzyć. I szanowni państwo, w związku z pismem naczelnika Urzędu Skarbowego w Malborku, który bardzo dokładnie przeanalizował państwa oświadczenia majątkowe, wiem, że specjalne szkolenia się odbyły dla pracowników urzędu i te sprawy, do których się do tej pory nie czepiano, w tej chwili się bardzo szczegółowo przeanalizowano. I w środę bym bardzo prosił o kontakt ze mną, a już dzisiaj mogę podać, ale już indywidualnie każdemu, jakie są uwagi. I bardzo proszę pana Babieczko, w środę lub jeszcze dzisiaj się skontaktujemy, żeby przeanalizować, pana Barańskiego, panią Rybowską, pana Kabowską, pana Fielka, pana Kozłowskiego, pana Liwskiego, pana Mazelskiego, panią Monkielewicz, pana Piepiórka. Te osoby, żeby się ze mną skontaktowały i będą musiały oświadczenia. Kontaktowałem się z Urzędem Skarbowym i pracownik Urzędu Skarbowego powiedział, że muszą być państwa oświadczenia. W tej sprawie wszystko wyjaśnię w środę. Państwo, od 10 do 13 jestem na dyżurze. Bardzo proszę o kontakt. I gdy już będę miał wszystkie państwa oświadczenia, ponownie będę musiał złożyć w tym urzędzie skarbowym do rozpatrzenia. To tyle. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. W związku więc z wyczerpaniem porządku obrad 13 sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i bardzo serdecznie państwu dziękuję za udział. Dziękuję bardzo.